dobry Państwu. Przychodzimy jako zarząd, by przywitać się z Państwem, przywitać się na początku naszej kadencji. Tak się stało, jak się stało. Wyborcy zdecydowali, Rada kropkę nad i postawiła. Ja o sobie chyba wiele nie powinienem mówić, bo z reguły prawie dla wszystkich Państwa jestem znany. Na jednych z lepszej, na drugich z gorszej strony. W każdym razie jakąś tam historię w Tomaszowie mam. A więc znają mnie Państwo. 8 lat miałem przerwy po zakończeniu kadencji prezydenta miasta. Wypocząłem, ale no, czas też zrobił swoje, więc może nie wyglądam jak wyglądałem, ale to jestem ja we własnej osobie. Trochę wypocząłem, a więc no, mogę przystąpić do realizacji zadań. Ze swej strony, może tak już na początku, bo wiem, że to Państwa najbardziej interesuje, pragnę uspokoić, bo wiem, że nastroje mogą być różne, jedni się obawiają o pracę, drudzy nie, trzeci tam sobie różnie myślą. Chcę powiedzieć, żadnych rewolucji tutaj kadrowych nie przewiduję, a w tym roku praktycznie w ogóle. Ja myślę, że chcemy mieć czas, żeby się zapoznać z Państwem, żeby zobaczyć, jak wydziały pracują, jak naczelnicy nimi kierują, więc nie przewidujemy tutaj żadnych naprawdę zmian, jeśli naprawdę wydział funkcjonuje dobrze, a sami Państwo może wiecie, bo jakżeście tam, nie wiem, słyszeli o tej sesji pierwszej, gdzie mnie wybierano i później zarząd, no było to tak, że ja chwaliłem starostę za odchodzącego, no więc to nie jest tak, ja naprawdę tak myślę, że no, urząd starostwa jako no, cały organizm, bo nie chcę tu personalnie mówić, kto był dobry, a kto był zły, czy starosta był dobry, a państwo nie. To państwo byli dobrzy, ale jak patrzyłem na osiągnięcia z boku, bo się za bardzo tym nie interesowałem, ale jak mi mówiono o pewnych przedsięwzięciach, gdzie ja byłem przekonany, że to są inwestycje miejskie, a mi cały czas mówią raz, że to nie miejsce, to nie miasto, to powiat, to nie miasto, to powiat. Przy którymś tam razie mówię, no to proszę ręce rozkładam do tego, że widziałem, że ten gmach się buduje. Więc znając się trochę na samorządzie, wiedząc jakie są dochody własne miasta, a jakie są dochody w cudzysłowie starostwa, no to byłem pod wrażeniem, no bo nie spodziewałem się, że te instytucje, ta instytucja no, tyle inwestycji prowadzi, a miasto, które ma naprawdę dochody własne, no gdzieś tam coś jeszcze nie robiło w pierwszej kadencji, czyli 4 lata wcześniej, to prawie nie robiło. Dopiero no, w tej ostatniej coś tam robili. Więc ja byłem raczej zbudowany postawą starostwa, zarządzania i to moje jak gdyby takie pozytywne wypowiedzenie się na tej pierwszej sesji było naprawdę szczere i dalej tak uważam. Na razie nie widzę nic takiego, co by miało zmienić mój punkt widzenia. Więc nie zamierzam, nie chcę i chcę, żeby wszyscy byli zadowoleni, nie tylko ze mnie, ale i ja z Państwa, żebym był zadowolony. Więc ja Państwu przedstawić zarząd, no, który też pewnie Państwo znają. To jest mój wicestarosta i Państwa, więc myślę, że Państwo już go poznali. Członkini zarządu pani Nowy Barbara Robak, ale to też wszyscy Panią znają. Członek zarządu Leszek Ogórek, no i pan Bartek Matysiak. No, skarbnika nie muszę przedstawiać, ani sekretarza, bo to są doskonale Państwo znane osoby. Panie wicestarosto, jeśli o sobie by Pan chciał dwa słowa i tym, co będzie Pan robił, czy się zajmował, to ja teraz chętnie posłucham. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak Pan Starosta wspomniał, większość z Państwa mnie zna. Zaczynam tutaj trzecią kadencję w Radzie Powiatu. Z wieloma osobami tutaj przyszło mi już współpracować. Myślę, że z wieloma jeszcze również będę współpracował. Będę odpowiedzialny za zarząd dróg powiatowych, za Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz za Wydział Komunikacji. Proszę Państwa, jestem do dyspozycji, zawsze proszę się do mnie zwracać. Myślę, że będziemy wspólnie rozwiązywać problemy. Jakoś myślę, że damy radę. Nie będę powtarzał tego, co mówił Pan Starosta. Zgadzam się z tym w pełni. Ale powiem szczerze, jeszcze nie wiedziałem, że tyle Państwa tutaj pracuje. Po raz pierwszy. A to jeszcze nie wszyscy wolą. Wiem, że nie wszyscy po raz pierwszy spotykam się tutaj z Państwem w tym samym czasie i w jednym miejscu. Ale bardzo miło. Wiele twarzy nowych w ogóle nie znam. To pewno to. Dziękuję bardzo. Dobry, tylko dobrze. Dziękuję. Barbara Robak, byłam przy tworzeniu z tego.
tego starostwa, kiedy w 99 roku ono powstawało. Także przez 9 lat pracowałam z niektórymi z Państwa, przynajmniej z tymi, którzy pracowali do 2008 roku, miałam kontakt. No później tak się losy potoczyły, że byłam w Zarządzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a ostatnie 4 lata wójtem gminy Rokiciny. W tej, tutaj, w starostwie, w tej kadencji zajmować się będę oświatą. No, 40 milionów z budżetu całego powiatu, to taka duża część. Jeżeli będą jakieś pytania, to, no to odpowiem. Dziękuję. Nazywam się Leszek Ogórek. Będę zajmował się m.in. zostałem przydzielony do zajmowania się Towarzyskim Centrum Zdrowia, z inwestycjami szeroko rozumianymi, przetargami i działam architektury i budownictwa. Również pracowałem kiedyś w starostwie, miałem taki epizod do 98 roku. Jestem do dyspozycji Państwa. Dziękuję bardzo. Nazywam się Bartłomiej Matysiak. Z niektórymi Państwa się znam, z niektórymi nie. Myślę, że w najbliższym czasie się poznamy. W starostwie będę odpowiedzialny za pion zdrowia, spraw społecznych, domy pomocy społecznej, domy dziecka, powiatowy centrum pomocy rodzinie, jak również powiatowy urząd pracy. Myślę, że w najbliższych dniach odwiedzę każdy z wydziałów jednostek podległych w moim pionie, więc poznam się bliżej. Dziękuję. No więc właśnie, aby Państwo mieli pytania, powiem tylko tak, może dopowiem właściwie, jak Państwo tutaj widzą, przedział wiekowy jest bardzo szeroki, stawiamy na młodzież, stawiamy na osoby siwe, więc będziemy łączyć młodość, energię z jakimś doświadczeniem życiowym. Myślę, że to będzie ku obopólnej zgodzie. Nie zarzucą nam, że dziadki rządzą starostwem, ale nie zarzucą też, że młodzież, więc mi się wydaje, że młodość z rozsądkiem, z jakimś doświadczeniem życiowym, jak się połączy, to jest dobry efekt wtedy. No, jak będzie, zobaczymy. Co dalej? Może pan sekretarz jeszcze coś przypomni, co zapomniałem powiedzieć? W zasadzie wszystko pan starosta powiedział. No, jak państwo widzicie, zarząd jest nastawiony bardzo pozytywnie i przyjaźnie do wszystkich państwa, także miejmy nadzieję, że będziecie to odpłacać również skutki. O to właśnie chodzi, żeby w jedną stronę te fluidy płynęły i w drugą stronę fluidy, które zaowocują naprawdę dobrą pracą i dobrymi wynikami dla wszystkich państwa i dla całego zarządu. Bo przede wszystkim dobra praca powinna się iść oczywiście na rzecz społeczeństwa tutaj lokalnego. A nie, to co, to dziękuję Państwu za to spotkanie. Nie było tak źle. Trochę humoru też, żeśmy, no, dla Państwa, bo nie wiem, ale no myślę, że jakiś powinien o wszystko być. Także naprawdę życzę miłej pracy, spokojnej, ciężkiej, ale jeszcze tyle życzeń do życzenia, bo na. Dziękuję bardzo.